No i jesteśmy. Dzień dobry. Ostatni warsztat w ramach mojego projektu Platforma Ruchu Physical Movement we wsparciu stypendialnym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w sieci. Projekt zakładał realizację zajęć dwa razy w tygodniu. Pierwsze to body practice, czyli poranne praktyki. Cześć, dzień dobry. A drugie to były warsztaty z techniki tańca współczesnego. Lipiec, temat centrum ruchowe. Sierpień, temat flow i floorwork. Projekt również zakładał realizację dwóch wideo. Jedno już było, drugie przed nami, 31 sierpnia. Powiem parę zdań o tym na końcu. I co? Dzisiejszy warsztat myślę, że zrobimy w formie takiego podsumowania pracy przez te dwa miesiące, czyli dotkniemy sobie i trochę centrum ruchowego, i tej pracy z podłogą i z przepływem ruchu. A w jakim ujęciu? Dzisiaj myślę, że popracujemy sobie ze swego rodzaju improwizacją na bazie tego materiału, nad którym pracowaliśmy. Podam Wam bardzo przykładowe, kilka narzędzi po prostu do improwizacji i myślę, że zakończymy po prostu projekt. Ostatnie warsztaty, ostatnie wideo i tyle. Jest mi niezmiernie miło, że miałam możliwość realizacji takich rzeczy i że spotkało się to z takim fajnym feedbackiem, także już dziękuję bardzo. Na pewno nagram osobne wideo z podziękowaniami. Teraz nie traćmy czasu i po prostu przystąpmy do warsztatu. Myślę, że na rozgrzeweczkę sobie właśnie dotkniemy takiego jakiegoś tam ogólnego podsumowania naszej dwumiesięcznej pracy. Klasycznie, intuicyjnie będę prowadzić Was po prostu już stamtąd. Także dzień dobry jeszcze raz i zapraszam na przestrzenie. Zaczniemy sobie od zwykłego chodzenia, gdzie kontaktuję się z ziemią, czuję moje stopy, przełapuję podłogę, staram się iść konkretnie w jednym kierunku i zmieniać go również konkretnie, idę w jeden cykl, następna, a może znowu inaczej, troszkę tyłem, troszkę przodem. Delikatnie obniżam centrum, czyli schodzę sobie niżej na kolanach i zaczynam korzystać z tego, że odbijam się od ziemi, moje ciało jest jak sprężynka. Przelewam ciężar z jednej nogi na drugą. Mogę zmieniać dynamikę. I mogę znowu wrócić do chodzenia. I to, co teraz robię, zaczynam sobie schodzić do ziemi, czyli szukam bezpiecznego zejścia do podłogi. Tak jak mówiłam na warsztatach, przez miękkie części, cały czas w ruchu i kontynuacji. Kontynuuję, staję. Najlepiej po spirali, w ruchu. Staram się nie działać punktowo, tylko przez przestrzeń. Gradacyjnie schodzić do dołu. Mogę zwolnić. Przeorganizowuję swoją konstrukcję, żeby wstać. Działajcie sobie stopniowo, bo to jest gdzieś tam rozgrzewka. Więc w jakimś momencie mogę się zatrzymać, proszę zwolnić, coś naciągnąć, coś przeciągnąć. Tak jest. I kończę.
mogę zrobić to bardzo wolno, żeby trochę przyjrzeć się przez melting, przez odpuszczenie. Schodzę do podłogi, patrzę, jak organizuję konstrukcję, żeby bezpiecznie móc zejść. Okej. Nie uderzyłam kolanem, super. To może tutaj zroluję obręcz barkową, żeby przelać ciężar. Trzymam centrum. Zejdźmy sobie jeszcze raz i tam się zatrzymamy. Zwalniam sobie
dzbansiki. Luzuję ciało jeszcze. Dotkniemy sobie troszeczkę improwizacji. Podam Wam kilka narzędzi, nie wszystkie, tego jest za dużo. Kilka narzędzi, które się przydadzą do po prostu improwizacji i które według mnie, jeśli wiesz z czego korzystasz, to jest świadomość ruchu. Tak, taką mam definicję. I tak jak gdzieś tam ta wiedza została mi przekazana, tak ślę dalej. I gdyż lubię to porównanie do suwaków. Okej, mamy coś takiego. Chyba powinnam pisać w lustrzanym. I tak, kilka narzędzi. Tutaj jest zakres ruchu, tempo, przestrzeń. I co tu jest? Napięcie mięśniowe. I teraz tak, mamy takie suwaczki od 0 do 100%. I to jest coś, co nam pomoże podczas improwizacji, podczas ruchu modyfikować to, co robimy w sposób, myślę, ciekawy. Na przykładzie zakresu ruchu. Zakres ruchu. Dobra, albo nie, zacznę od tempa. Tempo. Mamy tutaj 0%. 0% tempa to jest po prostu bezruch. Oczywiście my nieustannie się ruszamy, jeśli żyjemy, tak? Czyli to jest oddech, cały czas oddychamy, bije nam serce, więc ten ruch mikro jest. Ale powiedzmy sobie, że to 0% to jest to, że ja się fizycznie nie ruszam, nie wykonuję żadnego ruchu, tak? 100% myślę, że całe życie możemy szukać i to 100% może być też różne każdego dnia. W każdym razie, jeśli chodzi o tempo, no to jest mega speed i mega dynamika, bardzo szybko. Jak sobie gradujemy od dołu, no to wiadomo, gdzieś tam od wolnego tempa do takiego połowa, no to wiadomo, taka średnia nasza moc, w której myślę zwykle się ruszamy i gdzieś tam modyfikujemy sobie na tym odcinku. No, co mamy dalej? Mamy zakres ruchu, czyli to gdzieś tam granice te mniejsze tutaj. To jest mały zakres ruchu, czyli to, że korzystam sobie z jakiegoś minimalu. Czyli mój ruch jest malutki, może być skupiony na detalu, nie wiem, palcu, barku. Gdzieś tam ten ruch jest bardzo minimalistyczny. Im więcej, no to wiadomo, tym więcej gdzieś tam przestrzeni między moje ciało wpływa. I im więcej, tym korzystam z większej przestrzeni zakresu ruchu, czyli moje kończyny, ciało cały czas rośnie i sięga dalej, tak? Co tu mamy jeszcze? Przestrzeń. Przestrzeń, no to wiadomo. Na niskim poziomie to korzystam z małej przestrzeni, z małego poletka. Im więcej, tym bardziej wychodzę w przestrzeń, czyli korzystam z wielkiej przestrzeni. I napięcie mięśniowe, bardzo gdzieś tam lubię to narzędzie, ponieważ bardzo fajnie może nam modyfikować jakość ruchu, tak? Napięcie mięśniowe, gdzie zero, to jest powiedzmy totalny bezwład, czyli wyobrażam sobie, że moje mięśnie nie działają. Im wyżej, gdzieś tam 50%, według mnie to jest płynność ruchu, czyli kontynuacja, i gdzieś tam takie umiarkowane tempo, bla, bla, bla. Natomiast im wyżej idę, tym w moje ciało, w tą moja płynność zamienia się w coś bardziej mięsistego, czyli mam coraz więcej napięcia
w moim ciele, tak? 100% napięcia jest super wyczerpujące, czyli gdzie naprawdę staram się napiąć wszystkie moje części ciała, twarz, wszystko, pośladki, bla, bla, bla. Tempo jest wtedy raczej wolne niż szybkie, ponieważ jak napnę wszystkie mięśnie, to jest mi trudno się ruszyć w ogóle z takiego punktu. Po co ja to wszystko mówię? A po to, że teraz sobie przejdziemy przez każdy suwaczek na zasadzie improwizacji. Juhu! Tak. Także pierwsze co? Bierzemy na tapetę zakres ruchu. Będziemy sobie budować gdzieś tam od malutkiego zakresu, czyli gdzieś tam od tego, że moje ciało jest bardzo skompresowane i coraz więcej przestrzeni wchodzi mi w moje ciało. A do tego bardzo fajnie korzystać z oddechu, który mi powiększa ruch, tak? Także myślę, że jak skupimy się na oddechu w tym, to naturalnie to będzie sobie płynąć. I co? Mogę sobie podczas improwizacji modyfikować to. Czasem pójść do góry, czasem do dołu. Warto zacząć sobie gdzieś tam od tego najmniejszego poziomu i budować coraz to wyżej, ok? Dobra, lecimy. Najpierw z pierwszym, później kolejny. Dajcie mi chwilkę. Wiecie, to jest improwizacja, więc zapraszam Was serdecznie. Nie róbcie to, co ja przypadkiem. Nie ściągajcie. Bawcie się swoim ciałem. Zakres ruchu, suwak. Poziomy są dowolne, tak? Więc mogę zacząć od stania i powiększać. Mogę zacząć od dołu. Ja lubię dół, więc zacznę sobie od dołu. Muzyczka podgłaszana. A, już. Ok. Thank you.
mogę znowu zmniejszyć, jeśli uważacie, że już naprawdę ruch jest przestrzenny, zakres jest większy, mogę zacząć sobie go modyfikować. Tak jest? I czasem mogę z zakresem dużym, z zakresem małym wrócić na kość i ruch się zmienia. Słowiowy bezruch, tak? Im wyżej, tym szybciej, tym dynamiczniej. Próbujemy, nie? Tempo zaczynam bardzo wolno. Staram szukać się w tym slow motion wręcz kontynuacji trudności ruchu. To nie jest łatwe. Co zrobić, żeby nie przyspieszać? Thank you.
przyspieszyć. Przestrzenią. Zaczniemy sobie teraz troszeczkę inaczej, żeby się nie znudzić. Zaczniemy sobie teraz odtąd, od setki aż do minimalu. Czyli setka, gdzie naprawdę korzystam. No teraz mam taką przestrzeń, więc taki maksymalnie używam tej przestrzeni i zmniejszam ją do małego poletka. Jedziemy sobie z przestrzenią. Od setki, czyli że korzystam z maksymalnej przestrzeni. Działanie.
zmniejszam, zmniejszam. Zmniejszam. Aż po prostu, no, stoję po prostu na podłodze i nie mogę się ruszyć ani do przodu, ani do tyłu. Ruch może być tylko w tym zakresie, bez poruszania się. Oczywiście inaczej jest, ja teraz poszłam do roku, żeby sobie tak fizycznie też ograniczyć przestrzeń, ale jeśli bym skończyła na środku i nie mogłabym się ruszać dalej, no to kombinowałabym, co ja mogę zrobić w tym jednym miejscu ze swoim ciałem, tak? Czyli co ja mogę gdzieś tam może wysłać gdzieś moje kończyny, zmienić poziom, podziałać sobie tutaj, wyjść dalej, gdzieś, tak? I gdzieś tam sobie tutaj kombinować. Gdzieś tam zbudować ciekawe jakoś materiał ruchowy w jednej przestrzeni. I później znowu mogę sobie powiększać to. Wychodzić dalej. Powiększać, powiększać, wychodzić dalej. Dalej, dalej. Bla, bla, bla. Łyk wody, uj. No i pojedziemy sobie z ostatnią rzeczą, czyli napięcie mięśni. Łapcie sobie oddech. Okay. Czyli pierwszy, zero. 0% to jest bezwład. No bezwład, znowu lepiej zacząć od ziemi, gdyż nie trzymam żadnego napięcia mięśniowego, no to znaczy no fizycznie, tak? Ale wiadomo, że oddycham i mięśnie, nie wiem, międzyżebrowo działają cały czas. Ale relaksuję się i w pierwszej fazie gdzieś tam no troszkę sobie wyobrażam, że mój ruch nie jest z mięśni, tylko trochę na zasadzie, nie wiem, kośćca, wyrzutu z barku, ale nie, widzicie co się stało? Chciałam, że tak powiem, nie użyć mięśni za bardzo mięśniowych, ale jednak przeprowadzić rękę na tą stronę. Więc ta ręka jest mimo wszystko bezwładna, tak? Nie oszukuję, że okej, przeprowadzam w ten sposób ruch, tak? Tylko szukam sobie gdzieś tam tej jakości takiego trochę splaczałego balona. Oczywiście takie rzucanki to proszę robić oczywiście świadomie i gdzieś tam z tymi informacjami, co mówiłam, że rzeczywiście robię to z wydechem, tak żeby zmiękczyć tkanki, żeby nie odbijać za bardzo kolan, iść sobie na bok. No i stopniowo zaczynam sobie budować może konstrukcję. Zobaczyć, co mi to da, kiedy stopniowo zacznę mobilizować swoje mięśnie. Co to w ogóle za jakość się tworzy teraz? To też jest jakaś jakość do wykorzystania.
Ja już mogę troszeczkę więcej. Okej, stanęłam na nogach. I zaczynam sobie aktywować napięcie mięśniowe coraz bardziej, więc mój ruch już przestaje być taki rzucany, ale on jest bardziej kontrolowany. Czyli zaczynam sobie jakoś bardziej płynną. Tempo jest dowolne, więc mogę sobie zwolnić. Tak, i to jest gdzieś tam poziom ruchu, gdzieś tam no tego 50% według mnie. I to jest to, w czym gdzieś tam zwykle się ruszamy. I gdy wchodzi coraz więcej napięcia, znowu jakość się zmienia ruchu. Coraz więcej napięcia, coraz więcej, więc w sumie ja nie mogę się ruszać tak super szybko, nie? I staram się napiąć w miarę możliwości coraz więcej części ciała, twarz, barki, poślady, wszystko, wszystko, aż będę po prostu totalnie przepięty, przepięta i puszczam. Luzuję, relaksuję. Tak? Teraz powiem jeszcze jedną rzecz. Że ta zabawa napięciem mięśniowym może być pocięta. To znaczy, ja mogę korzystać z płynności ruchu i w pewnym momencie wejść w coś z napięciem i znowu rozpuścić. Wtedy dzięki temu bardzo ciekawie gdzieś tam się, dla mnie przynajmniej, ogląda improwizację, tak? Kiedy się bawię po prostu jakością, tak? Bo mogę strzelić napięcie mięśniowe tylko przez chwilkę, tak? Tu wychodzi nam jakiś taki popik, tak? Ale one bardzo fajnie gdzieś tam ciekawie wyglądają w ruchu. Pomagają się zatrzymać, że jeśli nauczy się na chwilę na przykład zrobić napięcie i zluzować. Tak? Nie wiem. Proponuję tylko. Także. Okej, okay, muszę sprawdzić, która godzina. Okej, okay, już jest taka godzina. Ale super! Udało nam się przejść. No bardzo szybko, ale możecie sobie to rozkminiać bardzo, bardzo długo, robić sobie sety, nawet w ciągu jednego dnia tylko jeden set improwizacji na tym i zgłębiać to, tak? Ja podałam kilka, ale to jest praca na długo, 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 tak? Także jeszcze raz, cyk. Na przykład zakres ruchu, tempo, przestrzeń, napięcie mięśniowe. No. Zrobimy sobie chwilkę relaksacji, naciągania i powiem parę słów i koniec. No, dobra. O, na środeczek. Na środeczek. Dobra. Środeczek taki jest. Ops. Staję sobie troszeczkę szerzej. Albo na szeroko środę. Mniej więcej. Znowu, luzuję sobie ciałko. La bola. Robię sobie wdech. Wydech, po prostu ręce spadają mi do centrum. Delikatnie upinam wtedy kolana. Jeszcze raz wdech. Wyciągam wysoko. Wydech. Jeszcze raz wdech. I wydech do ziemi, idziemy.
Król, któremu słucha wydech. Uginam trochę nogi w kolanach. Luz, zaplatam ręce. Luzuję kręgosłup. Odcinek szyjny. Tak jest. Koszyczek z tyłu łapię. Dłonie mam złączone. Uwaga, jak? Żeby nie było tej dziury. Tak łączę. I puszczam ciężar rąk do tyłu. Mogę sobie wyprostować nogi, już zacząć naciągać tyły. Przypominam z wydechem, luzuję, pogłębiam wydech. No i co? Duże palce łapię u stóp. Wdech, głowa przód. Wydech. Od brzucha przyklejam, patrzę na stopy, wydłużam, czubkiem głowy chcę dotknąć stóp, cyk. Ok, jeszcze raz wdech i od brzucha wydech. Ok, wchodzę sobie do psa z głową w dole, ale zanim delikatnie sobie uruchomcie tę pozycję, tak, żeby troszeczkę poszukać jeszcze skrętów, żeby naciągnąć, nie wiem, boki. Może nogę sobie podnieść. Cyk. Trochę. Kręgosłup może. I spływam sobie do dołu. Do pozycji dziecka, duże palce u stóp wyłączone, palce delikatnie rozchylone, klatka piersiowa wpada do środka. Wyciągam do przodu mocno ręce. Słupa. Siadam. Tutaj sobie siadę prostym. I co? Wyciągam kręgosłup. Wdech. Wydech. Łapię ze stopy. Patrzę na stopy. Patrzę na stopy, żeby nie kręciły się w żadne strony. Prosto. Trochę jakbym stopy opierała o ścianę. Tak. Chwilkę naciągam, robię sobie wdech i z wydechem jeszcze głębiej opadam do dołu. I rąk, kręgosłupa do ziemi, wkładę się. Kolana do klatki piersiowej. Kolana idą mi na lewą stronę, łopatki leżą obie. Przez dół nogi na drugą stronę. Wysoka kolanka. Przez dół nogi. Kolana do klatki piersiowej, wdech, wydech, głowa do kolan. Ok, lewa noga się prostuje, prawa noga, jeśli jestem w stanie, łapię za stopę i prostuję sobie tutaj do góry. Nie musicie bardzo naciągać strasznie, chodzi o to, żeby tutaj gdzieś tam luzować. Mogę naciągnąć flex, czyli stopę na siebie. Cyk i zamianka. Jeśli jestem stanem.
leżały obie. Okej. Roluję się na kuleczkę. Wstaję. Zróbmy sobie jeszcze lewa noga wypad. Naciągam troszeczkę. Odkręcam lewą stopę, prostuję prawą, wdech, wydech, pogłębię. Flex, środek. Lewa noga, cyk. Wypad najpierw. Pachwinkę do dołu kieruję. Lewa noga odkręcam. Wdech, wydech. Ten środek. Prawa ręka, lewa kostka, wdech. Wydech. Środek. Lewa ręka, prawa kostka, wdech. Wydech. Środek. Otwieram. Cyk. Pozycja. Bujanka, bujanka, bujanka. Pyk. Łączę stopy. Luz. Koszyczek, patrzę do góry, wdech, wydech, kontra, przód, bok, patrzę w sufit, przód, ops, góra, okej, okay, plus. Wdech i z wydechem schodzę do dołu mocno, wydech. Jeszcze raz wdech i wydech. Ostatni raz wdech. Juhu, wydech. And dziękuję. Oj, 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 oj. No, to koniec. Dziękuję Wam bardzo, kochani, za dzisiejsze warsztaty i za wszystkie warsztaty, które po prostu zrealizowaliśmy. Jest mi niezmiernie miło, że mogłam prowadzić taki projekt. Tak jak powiedziałam, finalne zakończenie projektu to wideo tańca. 31 sierpnia odbędzie się premiera. Dzisiaj powinno być wydarzenie i wszystkie informacje. Tak tylko powiem może kilka słów o tym wideo. Ogólnie projekt zakładał stworzenie między innymi dwóch wideo tańca. I pierwsze to było wideo Shift. I drugie to będzie wideo, które będzie stanowiło trochę taką część drugą. One się gdzieś tam ze sobą, gdzieś tam u mnie w poczuciu się fajnie łączą. Miałam przyjemność przy tym wideo współpracować z Mariuszem Marciniakiem, który zrobił cały montaż i nagrywał, z Adrianną Wandą Gołębiewską, która gdzieś tam była takim ogromnym wsparciem, była gdzieś tam moim kostiumologiem i dużym wsparciem w koncepcji, w scenografii, także wspaniale. I Piotr Matula, który zrobił muzykę do tych dwóch. Wyjątkowy, zdolny człowiek. Bardzo serdecznie polecam ich, to są ludzie z pasją, niezwykle zdolni. I co? I jeszcze taką króciutką, cichutką powiem Wam wiadomość. Zdradzę troszkę, co się będzie działo. Na pewno gdzieś tam pojawimy się jeszcze w Kipiszu, w wyjątkowym miejscu będzie wydarzonko i już Was serdecznie zapraszam. Wkrótce będzie więcej informacji, ale na pewno będzie prezentacja tych dwóch wideo i gdzieś tam moje działanie improwizowane razem z Piotrem Matulą. Także bardzo się cieszę na to również. Będzie to we wrześniu. A tymczasem jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję za
wszystko. Jestem bardzo wdzięczna. Jeśli macie chęć, zapraszam, żebyście pisali do mnie, feedbackowali, robili kciuki do góry i polecali gdzieś tam. Niech energia sobie płynie w świat. Dziękuję Wam bardzo. Dobrego dnia. Tradycyjnie. Bujaki. Pa, pa. Nie chcę. Pa.